tym odcinku Chin bez cenzury impreza trwa. Rządy chińskiej partii komunistycznej mają być niekończącą się imprezą. I wszyscy jesteśmy zaproszeni. Kościół katolicki i partia komunistyczna pasują do siebie jak pięści oko. I czy chiński Titanic będzie wielkim hitem, czy kolosalną klapą? Witam w Chinach bez cenzury. Witam w Chinach bez cenzury, tu gospodarz Chris Chappell. Niedawno miało miejsce trzęsienie ziemi w prowincji Sichuan o sile 7.0 na skali Richtera. Było setki rannych i zginęło co najmniej 20 osób. Całe szczęście, że najbardziej ucierpiał teren niezaludniony, rezerwat przyrody zwany Jiuzhaigou. Ale to popularne miejsce wycieczek, więc 50 tysięcy osób musiało zostać ewakuowanych. Ale nie martwcie się, na miejscu były chińskie media państwowe i przekazywały najważniejsze informacje, czyli że pandy mają się dobrze. No i obcokrajowcy też jakoś się trzymają. Wiecie co, często skupiamy się na komunistycznej partii Chin, ale tak naprawdę to powinniśmy skupić się na wielkiej komunistycznej imprezie. I to był kozacki rok. 90. rocznica partyjnego wojska, wielki kongres partyjny pod koniec roku. I jak przed każdą wielką imprezą, było mnóstwo sprzątania skorumpowanych funkcjonariuszy. I takie przygotowania do imprezy nigdy się nie kończą. Do tego komuniści ogłosili nową misję – stać się najmocniejszą partią świata. To dobry timing, bo właśnie minął Światowy Dzień Baijiu, gdzie pije się najmocniejszy alkohol na świecie. O tak, to dopiero początek oczyszczania. Co nam się może kojarzyć z rządami Donalda Trumpa? Teorie spiskowe związane z folią aluminiową. I nie bez przyczyny. Departament Handlu w USA nałożył opłaty celne na chińską folię aluminiową. Podobno niektórzy producenci folii z Chin otrzymują nieuczciwe dotacje od chińskiego rządu. Właśnie sobie coś uświadomiłem. W Chinach rząd naprawdę cię inwigiluje non-stop. I jeśli wspierają przemysł foliowy, o mój Boże, to jednak wcale nie teoria spiskowa, to prawda. A skoro mowa o spiskach, nie zapominajmy nagrody Grammy. To tajemniczy spisek, żebyś się podniecał muzykami, którzy cię w ogóle nie obchodzą. No i teraz Grammy chcą wyjechać do Chin, zrobić objazdówę, wypromować nominowanych artystów. Ale jest mały problem. Niektórzy muzycy myślą, że wolno im wyrażać własne opinie na temat Chin. Wcale nie. W zeszłym miesiącu Chiny oświadczyły, że Justin Bieber nie otrzymał pozwolenia na występy w Chinach z racji tak zwanego złego zachowania. No i jestem w rozterce. Czego bardziej nie lubić? Biebera czy chińskiej partii komunistycznej? Ale nie tylko Bieber dostał bana. Mniej obciachowi artyści też zostali dotknięci, na przykład Lady Gaga i Selena Gomez. Ich koncerty w Chinach zostały odwołane za słowa, które wypowiedzieli na temat Dalai Lamy i Tybetu. Także Grammy zobowiązało się zaprosić tylko grzecznych artystów, tak aby sprostać potrzebom chińskiej cenzury. Artyści, pamiętajcie, możecie mówić co chcecie na temat rządu amerykańskiego, ale nie wolno krytykować komunistycznej partii Chin. Kolejny temat to Kościół katolicki. Nie ma oficjalnych relacji z komunistyczną partią Chin, ale kanclerz Papieskiej Akademii Naukowej w Watykanie w tym tygodniu pojawił się w Kunming i uczestniczył w konferencji dotyczącej transplantacji organów. No wiecie, konferencja odbywająca się w kraju, w którym władze zdecydowanie nie zabijają więźniów politycznych poprzez grabież ich organów. A teraz wygląda na to, że niektórzy urzędnicy Kościoła katolickiego próbują budować relacje z komunistyczną partią Chin, pomimo ciągłych represji wobec chrześcijan i religii samej w sobie. Męczy ich to, że partia mianuje wszystkich biskupów i zmusza wiernych do wstąpienia do patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, gdzie, jak dobrze zgadliście, patriotyzm dominuje nad Bogiem. A wcześniej w tym roku, w ramach współpracy, Watykan zorganizował konferencję na temat handlu organami i zaprosił na nią Chiny. Zaproszono kolesia, który jest szefem chińskiego systemu transplantacji organów. Systemu, który zamordował tysiące niewinnych ludzi, aby sprzedać ich organy. Zupełnie jak towar w supermarkecie. To trochę jak zaprosić złego wilka na konferencję na temat budowania bezpiecznych domków dla świnek. Watykan bronił
swojej decyzji. Z tego co pamiętam, ich rzecznik nazwał to oko za oko, wątroba za wątrobę. A skoro mowa o złych decyzjach, pewna chińska firma buduje replikę Titanika. Ma stać się atrakcją turystyczną. Można sobie pomyśleć, że to ryzykowne przedsięwzięcie, no bo każdy Titanik w historii zatonął. Oryginał z 1912 roku, no i film z 1997. Ale żeby tym razem przetrwał, zdecydowali zbudować go w prowincji Sichuan. Niecałe 600 mil od najbliższego oceanu. No i nareszcie będzie można stanąć na maszcie i krzyczeć: jestem przywódcą świata! Dzięki za obejrzenie tego odcinka, ale to tylko część całego programu. Pełnowymiarowe odcinki puszczamy w nowym serwisie chinauncensored.tv. Zapraszam co piątek na półgodzinny odcinek. Do zobaczenia!